Cześć, jestem Jakub z kanału Monbri. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie naprawdę ogromną paczkę, którą wysłał mi Pepe Grzybek. Jak widzicie, możecie dostrzec, że tutaj są jakieś właśnie po czesku napisy, raczej chyba tego nie dostrzeżecie, bo to gdzieś tu. A to dlatego, że Pepe Grzybek wysłał paczkę będąc na wakacjach, więc naprawdę całkiem ciekawie. Ja już tu mówiłem, że pudełko jest ogromne. Myślę, że to jest jedno z większych pudełek, jakie dostałem w paczkach od widzów. Od Krótkoducha też było spore. Z tego co pamiętam i chyba od jego Ninja też było całkiem, ale to jest też naprawdę ogromne. Ciekawie mi, czy też taka dobra będzie zawartość, a to się zaraz przekonamy. No ale moi drodzy, zanim dostaniemy się do zawartości, to trochę będę musiał się potrudzić i zaraz wam powiem, czy będę się trudził poza kadrem, czy sobie poradzę tutaj na waszych oczach. Kilka minut mi to zajmie. Kilka sekund, bo minut tutaj was nie będę zamęczał, więc jeśli zajmie mi to chwilę, to dokończę otwieranie tego, a jeśli zajmie mi to dłużej, to oczywiście otwieranie, tak jakby to robił często, zrobię oczywiście poza kadrem. Na moim kanale często właśnie tak to jest, że niezbyt mi idzie to otwieranie paczek, ale chcę to jakoś trochę coraz lepiej, mam nadzieję, że mi to idzie. Przepraszam, jeśli teraz się trzęsie ekran wam, ale wow. O, kolejna osoba, która zapakowała paczkę pudeł od butów. Wcześniej był to właśnie, z tego co pamiętam, Krótkoduch. Nie wiem, czy Pudding Ninja też, ale to nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ciężko teraz pamiętać te paczki od widzów, bo to jednak już jest 6. paczka i to jednak nie jest jakaś tam mała liczba. 6 paczek od widzów dostałem. I to nie jest naprawdę moim zdaniem mała liczba. Zwłaszcza, że jeszcze niedawno nie miałem ani jednej takiej paczki i mamy. Słuchajcie, ja już zobaczyłem coś siennego, ale może zajmijmy się tym, co właściwie reprezentuje Pepe Grzybka. Jest to oczywiście jego, no nazwijmy to wizytówką, lajkuj, tutaj są napisy recenzje, animacje, śmieszne filmy, własne budowy, po prostu odcinki związane z klockami. Ja chyba nie wspomniałem o tym, więc bardzo przepraszam, nie wspomniałem, żeście wpadali do Pepe Grzybka, teraz macie go tutaj, wpadajcie koniecznie, ma super kanał, robi też jakieś przeróbki, ostatnio też tak widziałem, ale chodźmy dalej. Mam tutaj list. Tak, to akurat chyba kolejnością idę akurat chyba dobrze, bo najpierw przedstawiłem tam Pepe Grzybka z tą wizytówką, a teraz chyba najwyższa pora na list. Dobra, czytam już spokojnie. No, w miarę to będzie widać, ja mogę przydać na odcinku, no chyba tak. Cześć Mountbrick, jak mogłeś zobaczyć, wysłałem ci paczkę. Pomimo mojego małego budżetu postarałem się zrobić fajną paczkę. Mam nadzieję, że ci się spodoba i też, że do 30 sierpnia 2020 rocznica mojego kanału wbije 200 subów. Taki prezent na rocznicę. Ja się orientuję, że tu już wbijeś 200 subów, to całkiem niedawno. Ale i tak chciałbym, żebyś wbił jak najwięcej subów. Markuje mi niecałych 30 sub, to mam nadzieję, że im pomożesz i wbiję tą 200 sub. No to na pewno nie jest teraz aktualne. Jelly beans, fasolki wszystkich smaków. A, zawartość. Jelly beans, fasolki wszystkich smaków. Haribo misie, daję ci wyzwanie, zrób moc z tymi żelkami, na przykład wioska żelków. A powiem ci, że zrobię. Przekonałeś mnie, zrobię takie coś. Ten list, no widzę. 3 saszetki minifigurek. Nie sądzę, żeby to były nieotwarte, ale zaraz się przekonamy. A, kolekcjonerskich Lego Batman. Były za dychę. Ej, ale serio? Jak tam nawet 3 saszetki Lego Batman, to nie uwierzę. Moja wizytówka, to oczywiście widziałem. Twój dedykowany zestaw. Otwórz na innym odcinku i Speed Kragera. Do sentymentalnych staroci. O Boże. Ej, ale super. To będzie naprawdę dobra paczka, ale otworzę ten limitowany zestaw do w oddzielnym odcinku. Ja wiem, który to zestaw. Właśnie na niego patrzałem przed chwilą. Widziałem ten zestaw, co mówiłem wam, że nie wiem, co to jest, ale przejdźmy po kolei. Czy to są te fasolki wszystkich smaków? Nie. A nie, tak. Haribo Jelly Beans. No, to sobie na pewno zjem. I z tego prosiłeś mnie, żebym zrobił moczka. Tak, na pewno przyjmuję wyzwanie. To będzie naprawdę śmieszne, ale coś zrobimy.
To jest ten limitowany zestaw, o ile się nie mylę. Tak, i to jest jakaś rewelacja. Nie wierzę, co tam w ogóle będzie, ale to się później przekonamy. Nie, ty... To naprawdę musiało być pracochłonne. I dalej... Tak, to są nieotwarte saszetki minifigurek. Oczywiście nie będę robił openingu na tym otwarciu tej paczki, ale zrobimy sobie oddzielny opening. Wiesz co, za 10 zł też widziałem kiedyś w Empiku, ale była chyba tylko jedna sztuka. W 18 roku to, więc jeszcze nie miałem kanału, więc... Znaczy miałem kanał, ale... A, nieważne, nie nagrywałem tak aktywnie, tak po prostu. Wow. Z tej serii to ile ja miałem? Jedną saszetkę, czy tam dwie saszetki, trzy saszetki. Druga seria kolekcjonerskich figurek Lego Batman. W trzech sztukach wysłał mi Pepe Grzybek. Po prostu nie dowierzam. Po prostu nie dowierzam, bo to jest jednak kosztowna rzecz, nieotwarte saszetki. To już mam dwa odcinki, przepraszam, trzy, bo jeszcze z żelków. Wow, dzięki. I ostatnia rzecz. O ja. Zaraz zobaczycie, co to jest. Do sentymentalnych staroci. To jest chyba, nie wiem, czy to jest otwarte, czy nie, ale patrzcie na to. Lego Chima, mój pierwszy zestaw. Miałem jeden polibak. Wam się wyświetli film z tego polibaka. Tutaj zestaw. Wysłał mi Pepe Grzybek zestaw. Nie wiem po prostu. Nie dowierzam wręcz. Jeśli to nie jest otwarte, to przekonam się na pewno, bo to będzie na pewno kolejny. To będzie na pewno kolejny fajny film. To będzie film na pewno też sentymentalnych staroci. I sobie z tego zrobimy. I teraz mam dość sporo sentymentalnych staroci, bo od Klockozaura właśnie to i jeszcze coś tam planuję sobie na Allegro zakupić. Więc powiem ci, Pepe Grzybek, że niezwykle ci dziękuję. I czy to jest wszystko? Tak, to jest wszystko i to jest tak duża zawartość, że teraz sobie zrobię podsumowanie, bo po prostu nie dowierzam, co tu dostałem. No to tak. Chyba nie muszę tutaj mówić, że ta paczka jest jedną z lepszych, nawet najlepsza paczka, jaką dostałem. No nie chcę cię obrazić, Pudi, bo to ty na razie w tym rankingu królowałeś, że tak powiem, ale to, co tutaj dostałem, po prostu przeszło moje oczekiwania w ogóle, że kiedykolwiek dostanę w tej serii paczki od widzów, dostanę takie rzeczy, jak Lego Batman saszetki, jak Chima, to już w ogóle nie ma o czym mówić i oczywiście to mnie bardzo ciekawi. Zestaw 2 in 1. Mount Brick, ja będę musiał to zobaczyć, ja sobie zaraz to otworzę, w ogóle zrecenzuję, oczywiście tak jak Pepe Grzybek prosił, zaraz będę to musiał zrobić i oczywiście Pepe Grzybko, ja też ci planuję odesłać jakąś paczkę i to też może nie będzie aż tak duża akta, ale ja no odeślę ci z jakimiś też nieotwartymi rzeczami, odeślę ci paczkę, bo trochę takich rzeczy mam i na pewno też zrobię tak, żebyś się ucieszył. Ja już was żegnam, zachęcam was, żebyście dalej suba mi i Pepe Grzybkowi. Pa!